Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister Piotr Miller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie ministrze, czy rząd włączy się w ewakuację Polaków, którzy utknęli na Rodos, jeśli będzie taka potrzeba, a już są sygnały? że zaczyna się robić potrzeba, że tak powiem. Wczoraj minister Gutmostowy, czyli wiceminister, który odpowiada za sport, za, przepraszam, za turystykę, rozmawiał z firmami turystycznymi i tutaj koordynujemy te działania, więc na ten moment z tych informacji, które uzyskaliśmy od firmy, te, ta pomoc jest udzielana na bieżąco. Ale oczywiście, Słyszeliśmy były... o jednym, ja słuchając serwisów hmm. w Polskim Radiu, słyszałam o grupie turystów, nie będę wymieniać, jak hmm. to jest Biuro Podróży, które którzy to turyści już zakończyli swój, że tak powiem, turnus. I nie mogą wyjechać. Jeżeli taka jest sytuacja, to powinni zgłosić się do ambasady. My też będziemy działać tak, aby te firmy, no, już mówiąc, dociskać po to, aby zrealizowały swoje obowiązki, bo pamiętajmy o tym, że te osoby zapłaciły za te wyjazdy, mają określone usługi, które są w ramach tego realizowane i my w ramach nadzoru również nad sektorem turystycznym, firmami turystycznymi, możemy też podejmować działania nadzorcze w tym obszarze. Czyli to jest tak, że niektórzy chcą troszkę, że tak powiem, przyoszczędzić, tak? W nie w wykluczam, że niektóre firmy mogą chcieć tego typu praktyki podjąć, ale mają swoje zobowiązania. Ludzie zapłacili za te wyjazdy, za przeloty w dwie strony. W związku z tym firmy są zobowiązane, aby tego typu sytuacje uwzględnić i też pomóc w takiej sytuacji. Ale tak jak mówię, na bieżąco tutaj wiceminister odpowiedzialny za turystykę jest w kontakcie z tymi firmami i, i to nadzoruje. Tak samo ambasada nasza ma 24 godziny dyżur na miejscu. Czyli e, jak, więc... jak będzie sytuacja, że tak powiem, e, ciągną mówię, że tak powiem, przepraszam. Ogranicza, ale taka, która zagraża e, będzie, życiu lub zdrowiu, no to oczywiście zawsze w takich sytuacjach zawsze reagujemy. I druga sprawa, bezpośrednio Dotycząca bezpieczeństwa obywateli, chociaż innego rodzaju, też powodem jest pożar, pożar składowiska odpadów niebezpiecznych. Czy po tym, co się wydarzyło, i po tych dyskusjach. Ma pan wrażenie, że coś jest dla rządu, dla instytucji rządowych do zrobienia w tej sprawie? Czy to jest sprawa Przede dla samorządu wyłącznie? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że decyzje w tych obszarach wydają co do zasady samorządy, czyli gdzie są składowiska. W starostowie, nawet. W starostowie, czasami marszałkoje województwa, mhm. jeżeli to są większe wysypiska, śmieci i tak dalej. I biorą odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Niestety w kilku miejscach Polskich, a może w trochę większej liczbie, doszło do sytuacji, w których samorządy źle nadzorowały te, te miejsca, no i doszło do Składowania nielegalnych śmieci, lub zniknęli ci, którzy dostawali, dostawali zgody na tego typu rozładunek. I samorząd, to jest w kompetencjach samorządu, obowiązku samorządu, aby tego typu składowiska zlikwidować. Ale my oczywiście wspieramy tego typu działania. My wydajemy trzy, czterokrotnie więcej niż nasi poprzednicy na, ze środków centralnych na tego typu działania, właśnie po to, aby te składowiska krok po kroku likwidować. Ale no, pamiętajmy o tym, że to jest tak, jak nagle samorząd ma jakieś obowiązki, to twierdzi, że nie ma tych obowiązków i ma pomóc rząd. Oczywiście my jesteśmy otwarci no dobrze, na to, żeby wspierać wojewódzkie tego działania, ale... Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska, Główna Inspekcja, czy nie powinien zostać dokonany jakiś przegląd, który by miał na celu sprawdzenie, czy składowane jest rzeczywiście to, co było deklarowane i na co były zgody wydawane? To jest robione. Zresztą pan premier jakiś czas temu wydał decyzję o tym, żeby wzmocnić kadrowo właśnie Inspekcje Środowiska tak, Wojewódzkie, tak aby właśnie one były taką policją środowiskową. Wielu Miejscach te składowiska są już zidentyfikowane, też wydane decyzje o tym, aby je likwidować. Tylko e, pani redaktor, tak jak mówię, no, w Polsce mamy podział kompetencji pomiędzy poszczególne szczeble rządu i samorządu. W związku z tym to jest kompetencja samorządu, ale jeszcze raz podkreślę, my nie umywamy rąk do tego, żeby pomóc, ale pomóc, e, a nie rozwiązać problem zatem Pomoc za finansowo, to... czy inaczej? Pomoc finansowo również, ponieważ finansowo wspieramy też te e, samorządy. Tak jak mówię, to jest 3-4 razy więcej niż nasi poprzednicy dawali z, z centralnych środków, czy to NFO. Czy budżetu rządowego. Natomiast no natomiast co do zasady to jest my bardzo jesteśmy konsekwentni w tym, aby wprowadzać zasadę zanieczyszczające płaci. Bo te firmy często robiły na tym biznesy i w związku z tym trzeba je ścigać po to, aby, aby zapłaciły za to co zrobiły, a z drugiej strony nie może być sytuacji, że samorządy nagle będą wydawać zgody, bo wiedzą, że na koniec ktoś inny za to zapłaci i to nie będzie ich problem. Więc chodzi o rozwiązania to systemowe. To trzeba zmienić przepisy, żeby było trudniej o taką zgodę. My to już Zmieniliśmy to po 2015 Ale jeszcze zaostrzyć. Większość z tych składowisk to są składowiska, które powstały przed 2015 rokiem, pani redaktor, albo które miały zgody na przed 2015 rokiem. W związku z tym te przepisy mocno zostały zmienione. Na przykład do Polski nie wolno, to jest zmiana z 2018 roku bodajże, importować co do zasady śmieci komunalnych, bo też były tego typu praktyki. No, bo w ogóle to, to cały czas odbywa się jakiś import, tyle że nie śmieci, co, tylko odpadów, które są do podobnego wykorzystania. Tak, i tutaj też nie, no, nasi konkurenci troszkę delikatnie mówiąc, manipulują tymi liczbami, ponieważ e, wiele z tych o, odpadów, tak klasyfikowanych, e, to są e, towary, które później są recyklingowane, czy to w hucie, czy w jakimś innym przetwórstwie. Natomiast te naj, najtrudniejsze, e, te najmniej potrzebne odpady zostały co do zasady zablokowane, jeżeli chodzi o ich import. Panie ministrze, dzisiaj w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów do spraw rolnictwa między innymi w sprawie ukraińskiego zboża. Czy są tutaj szanse na jednolite stanowisko ministrów, bo do tej pory wydawało się, że lepiej widzą problem ci, którzy są bliżej granicy z Ukrainą, a ci, którzy są dalej, to już nie bardzo. Jeżeli chodzi o tych ministrów naszego regionu, to to zrozumienie jest dużo większe i dlatego też tydzień temu było spotkanie ministrów rolnictwa właśnie z naszego regionu, też uczestniczył w nim pan premier Mateusz Morawiecki, bo to jest ważne, aby ten, ten, o, te ograniczenie było wprowadzone, ale też no, ja chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało z naszej strony. My nie możemy sobie pozwolić na, na naruszenie bezpieczeństwa rynku żywnościowego w Polsce i w związku z tym, jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu, to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji. Czyli powie... podtrzymuje pan to, o czym rząd mówi już od tak, jakiegoś czasu. Tak, podtrzymuje to, ale, na rzecz ale lepiej ważna... by było, gdyby to zrobiła Komisja Oczywiście, Europejska. Oczywiście, powinna to zrobić, czy są bo na to szansę, są szanse. Na... Zobaczymy, czy, będą na... czy Komisja o tym zdecyduje, ale jedną rzecz chciałem w tym wątku mhm. powiedzieć. Zakaz importu na teren Polski nie powoduje, że zboże ukraińskie nie może trafić do Afryki, nie może trafić do Francji, czy Niemiec. Może przejechać przez nasz kraj, ale nie może być tu rozładowywane i sprzedawane. Ale już nie jest problemem ochrona tych konwojów ze zbożem. Nie, one są zamykane, są tutaj system ochronę, nie, sent i tak dalej. Ochrona nie tak ochrona transportów. Tak, tak. Nie, nie, to one są szczelnie pilnowane, więc tutaj nie, ma, nie, nie mamy zgłaszanych jakichś poważnych luk w tym systemie, bo on teraz obowiązuje. Natomiast nie chcemy, aby polski rynek został no, że tak powiem, nierówno potraktowany ze względu na sytuację, która jest na Ukrainie. To skąd wobec tego te takie głosy niezadowolenia ze strony ukraińskiej, które się odzywały ostatnio? Nie rozumiem tego i nie Zgadzam się z tymi głosami yy, i. Wynika z niezrozumienia? Być może z niezrozumienia, być może z jakichś złych podpowiadaczy. Czasami jest tak, że w gronie doradców nawet najważniejszych osób w państwie są osoby, które mają swoje interesy. Natomiast Polska ma swoje interesy i Polska ma dbać o swoje interesy. Panie ministrze, nie ma wątpliwości, jakie są relacje polsko-rosyjskie. Tymczasem jest ciągle utrzymywany ambasador rosyjski. Niektórzy uważają, że można by było obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją i nic by się nie stało. Co pan na to? To jest zawsze dylemat w takich sytuacjach. Nie robią tego też największe państwa na świecie w tej chwili, czyli utrzymują te relacje na poziomie ambasadorów. To się spotyka też zawsze, pamiętajmy, z odpowiedzią no, prawie natychmiastową na tym samym poziomie, czyli wydaleniem, wydaleniem naszego ambasadora z Moskwy potencjalnie. Tam też mamy Polaków na terenie Rosji. W związku z tym, no, jakby no, te, 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 tego typu działania mają obosieczne konsekwencje i dlatego a na razie by by, nie byłyby konsekwencje dla tych Polaków, którzy są na terenie Rosji, gdyby była obniżona rada w stosunku do Rosji? Zależy, zależy jak, daleko, jak daleko by się posunęła Moskwa po takim ruchu, ponieważ pamiętajmy, że można ograniczyć bardzo mocno tego typu działania, nawet ograniczając opiekę konsularną, więc no, dlatego na razie się nie zdecydowaliśmy tego typu. Ciekawe jest to, to, a to tak nawiasem na, na marginesie, że, że w tej sprawie głos zabierają te osoby, które, jak widać, chociażby śledząc serial Reset, miały taki ciepły. Ciepły stosunek do Moskwy. No, to teraz oczywiście tak jest, że część osób, które wtedy odpowiadały za politykę resetu z Rosją, dzisiaj próbują za wszelką cenę zamazać swoją bardzo złą działalność z okresu, kiedy sami sprawowali rządy. Panie ministrze, to teraz będzie właśnie pytanie nie do pana ministra, tylko do pana posła, bo chcę zapytać o kampanię. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z sympatykami i wyborcami powiedział w jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją, oni mają pomysły szaleńców, dzieciaków, no ale słuchajcie, niedowierzanie, bo podczas poprzednich rządów, mówią ci niedowierzający, Prawa i Sprawiedliwości miało nie być koalicji samobroną, a jednak ona była i wiadomo, że nie skończyło to się dobrze. Jak pan no, to skomentuje? Pani chyba skonkludowała trochę ten, ten wątek. Nie skończyło się to dobrze, w związku z tym też trzeba wyciągać wnioski z poprzednich koalicji. My walczymy o samodzielną większość i chcemy przekonać Polaków, że warto powierzyć nam sytuację, że warto powierzyć bezpieczeństwo i gospodarcze i takie, powiedziałbym, szerzej rozumiane Polski w tym trudnym okresie właśnie sprawdzonemu rządowi, a nie jakieś koalicji chaosu. Przecież jak będzie wyglądała koalicja Donalda Tuska? co? Lewica, Platforma, Obywatelska, Szymon Hołownia, PSL, Konfederacja. No, szanowni państwo, jak Myśli oni się tam pan, dogadają? Że konfederacja. Ale nawet jak bez Konfederacji, no to te cztery partie jak się dogadają? Nie chcą nie 800 plus, drudzy chcą 800 plus. Nie chcą podwyższenia wieku emerytalnego, drudzy nie. No przecież to jest szaleństwo jakieś. Nie wiem czy Polacy są gotowi na to, żeby oddać rządy koalicji chaosu. No właśnie powiedział pan, Platforma i Konfederacja od koalicji z Konfederacją odcina się Koalicja Obywatelska na razie może będzie się cały czas odcinać, w każdym razie politycy platformy podkreślają, że nie, nie, absolutnie nie. No ale jak zauważają niektórzy analitycy, platformie jest dużo bliżej do konfederacji niż jest prawu i sprawiedliwości, o czym świadczą po pierwsze głosowania. No ale głosowania no to może nie wszystko, hmm. bo opozycja często głosuje czasem wbrew sobie, przeciwko rządowi, ale na przykład te uśmiechy Rafała Trzaskowskiego po pierwszej to, kampanii prezydenckiej... Tak, on prawie już na Marsz Niepodległości wtedy poszedł. Rafał no i powiedział, że my jesteśmy liberałami. Właściwie mm -hmm. to, 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 to Krzysztof Bosak, on, że oni są liberałami. No się... Myśli pan, że coś z tego może wyjść? Że tu jest jakieś przygotowanie do jakichś ewentualnie rozmów? Takie nie tyle... No w każdym razie, m, że... Platforma nie chce palić za sobą mostu. No, gdyby spojrzeć na korzenie polityczne szefa Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, no tam pochodzi z partii no, klasycznie liberalnej, w związku z tym ma poglądy bardzo zbieżne z Konfederacją, jeżeli chodzi o ten obszar i zresztą nie tylko ten obszar. W związku z tym, jak widać nawet w, w, w pewnym zakresie w polityce zagranicznej, bo przecież no, Donald Tusk był autorem polityki resetu z Rosją, Konfederacja też bardzo e, takiego resetu by chciała, to znaczy takiego przywrócenia normalnych stosunków z Rosją przecież. W związku z tym no, myślę, że Grzegorz Brown i Donald Tusk w tej sprawie by się w relacji z Rosją dogadali. No może, że Grzegorz Brown to jednak jest za daleko, bo tam też Nie, tam Ale ta ta po o poczynach, pani redaktor. Wiem, że ta teza jest, jest mocna, z, ale tak, Grzegorz z, Brown i Donald Tusk by się dogadali w sprawie polityki z Rosją, ponieważ Donald Tusk tą politykę resetu rzeczywiście prowadził. On oczywiście inaczej o niej opowiadał, miał nieco bardziej ładne słowa niż Grzegorz Brown, który wprost mówi o tych przyjaźniach z Rosją. Natomiast Donald Tusk po prostu dorobił. Na portalu Polskiego Radia jest taki ciekawy artykuł właśnie analizujący te wspólne głosowania Konfederacji Platformy, ale tam też jest taki wątek dotyczący właśnie chyba skoordynowanych nawet działań tych śledczych, słynnych śledczych z Platformy, czyli pana posła Szczerby Jońskiego. Z działaniami Najwyższej Izby Kontroli, to z drugiej strony jest Jakub Banaś jako kandydat Konfederacji, także tutaj. Też y, ci analizujący widzą jakieś, jakieś niteczki, które no tak, można redaktor, powiązać. No, Może jest za daleko idące? Ale, a umiejętę, ale tak, no, to jest bardzo widoczne przecież, że niektóre dokumenty tylko z Najwyższej Izby Kontroli wyciekają do mediów, później na ich bazie albo Platforma Obywatelska, albo Konfederacja podejmuje działania polityczne. Później się okazuje, że jednak te dokumenty niku były szerzej i wy, gdyby popatrzeć na nie całość, to wyjaśniałyby w innych okolicznościach te wszystkie Sprawy, a często w ogóle wnioski byłyby zupełnie inne, ale nieważne, bo media właśnie tutaj i posłowie Platformy, czy Konfederacji wyciągają tylko fragmenty tych kontroli. Jeszcze króciutko, chciałabym zapytać o słowa Jarosława Kaczyńskiego w niedzielę, który najpierw mówił o języku politycznych przeciwników, że jest jak z bandyckiej jamy, a potem powiedział parę zdań, które bym określiła, że nie bardzo pasują do dżentelmena w średnio starszym wieku i konserwatysty. Czy to jest tak, że po prostu gwałt musi się gwałtem odciskać i jeżeli... Pani redaktor, ale nie wiem, o które słowa pani dokładnie chodzi, ale tam wiem, że się niektórzy publicyści obruszyli ze strony liberalnych mediów. Natomiast ciekawe, gdzie oni byli, gdy Radosław Sikorski każeł, kazał wyrzynać watachy, gdy, gdy ostatnio to Donald Tusk tak, oskarżał astro... nas o zabójstwa. Znaczy Mówił, że my że no, że odpowiadamy jest tak, że jest za ja nie kobiet, takie, że, tak że, że w pisie jeżeli coś no, takiego słychać i tam wtedy, wtedy jest okej, okay, wtedy twierdzą, że to wszystko jest w porządku, a tu się obrażili na jeden, że tak powiem, opisowy nie element Donalda tylko, żeby, Tuska. To będzie zmiana narracji, bo taka jest konieczność? Nie nie, 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 nie. My nie będziemy używać tego języka, którego używa Donald Tusk. Natomiast od czasu do czasu będziemy delikatne strysze w, w uszy dawać, jeżeli będzie trzeba. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller. Beata Do usłyszenia. Do zobaczenia.